Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj tutaj po to, żeby porozmawiać o dwóch ważnych postaciach. Dwóch postaciach, które świadczyły o zbrodni w Katyniu, ale także całą swoją działalnością wskazywały na to, jakim zagrożeniem jest sowiecka Rosja. To zagrożenie trochę w innej postaci jest dzisiaj dalej aktywne i dalej zagraża całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego warto byśmy pamiętali o tym, co oni pokazywali światu, w jaki sposób, a także jaką prawdę o Związku Sowieckim przekazywali na zachód Europy, szczególnie po II wojnie światowej. Zapraszam do rozpoczęcia obrad. Jeszcze chwilkę poczekamy na panią dyrektor Instytutu. Pani dyrektor Instytutu. A, jest tutaj, tak, jest tutaj, na panią konsul. Może w tym czasie zaprosimy panią dyrektor Instytutu Polskiego o kilka słów wprowadzenia. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny w tym roku osoba Józefa Mackiewicza jest przywoływana w różnych kontekstach. Rozpoczęliśmy rok Mackiewicza od uroczystej konferencji z udziałem polskich urzędników wysokiej rangi, z udziałem litewskich prelegentów. Cieszę się najbardziej z tego, że osoba Mackiewicza jest coraz szerzej znana Litwinom na Litwie, również za sprawą obecnego tutaj pana Leonardasa Wilkasa. Instytut Polski w Wilnie pracuje nad przygotowaniem dwóch kolejnych przekładów dzieł Józefa Mackiewicza. Mam nadzieję, że wniesie to nowy impuls do rozmowy o trudnej wspólnej przeszłości, o której Józef Mackiewicz świadczył. Cieszę się również, że działa bardzo aktywnie Dom Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze i dziękuję pani Ilonie Lewandowskiej i całemu zespołowi za ten wspaniały cykl lekcji w Mackiewiczówce, również Telewizji Polskiej za cykl rozmów w Mackiewiczówce. Cieszę się również, że Józef Mackiewicz zapuszcza korzenie również na Wileńszczyźnie, jest coraz lepiej tutaj znany. Życzę Państwu udanych obrad. Wszystkiego dobrego. Witamy serdecznie panią ambasador. Czy pani ambasador chciałaby powiedzieć kilka słów? Witam Państwa, przepraszam bardzo za spóźnienie. Ja chciałam bardzo podziękować serdecznie inicjatorom, organizatorom tej konferencji Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie
i podkreślić, również przede wszystkim podziękować za pamięć o Mackiewiczu. I Mackiewicz i Swianiewicz są związani z Wileńszczyzną i tutaj na Wileńszczyźnie jest mnóstwo takich szlachetnych duchów, które nam pomagają, prowadzą we właściwym kierunku i dobrze, żeby one były pokazywane. Szczególnie też chciałam podziękować, przyłączyć się do tych podziękowań panu Leonardacowi Wilkasowi, który jest przecież od lat tutaj popularyzatorem twórczości Mackiewicza. Proszę państwa, wojna, która się niedawno zaczęła, ona pokazała, jak ważne to były postacie, znaczy jak ich myślenie, jak to myślenie takie sowietologiczne jest ważne, jak byli przenikliwi i jakby jak się sprawdzają różne przewidywania. I przede wszystkim pokazują ten trud, który trzeba kontynuować w analizowaniu naszej rzeczywistości, w analizowaniu naszego wschodniego sąsiada i w zbliżaniu też naszych narodów do siebie. Bardzo dziękuję państwu. Może tak robię też do mikrofonu. Dzień dobry państwu. Ja pozwolę sobie, to znaczy jestem poproszona o to, o prowadzenie obrad w pierwszej części, w pierwszej sekcji dotyczącej sylwetki Józefa Mackiewicza. I bez dłuższych wstępów rozpoczynamy obrady, tylko organizacyjnie chciałabym też powiedzieć, poprosić, jeżeli są pytania, to być może zachowajmy je na koniec sesji i po tych kilku referatach, które będą dotyczyły pisarza Józefa Mackiewicza, będzie ogólna dyskusja, postaramy się zaoszczędzić czas, tak żeby swobodnie jeszcze porozmawiać. Tyle, ile nam tutaj regulamin wyznacza. Więc zapraszam pierwszego prelegenta. Jest to profesor doktor habilitowany Adam Fitas z Instytutu Literaturoznawstwa, Katedry Teorii i Antropologii Uniwersytetu Lubelskiego. Temat referatu: Katyń Józefa Mackiewicza. Świadectwo, literatura i wieloletnia walka o prawdę. Zapraszamy. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło gościć w Wilnie ponownie. Dziękuję szczególnie organizatorom za zaproszenie na konferencję i możliwość wystąpienia tutaj. Mój plan mojego wystąpienia składa się z kilku takich punktów, które właśnie dotyczą ról, jakie Józef Mackiewicz odegrał w sprawie Katynia, bo nie była to jedna rola. Można wymienić te punkty, dać im takie tytuły. Po pierwsze świadek, po drugie dokumentalista i badacz, po trzecie pisarz i po czwarte wieloletni strażnik prawdy o Katyniu. Każdy z tych punktów rozwinę w kilku zdaniach. Takie one są zwięzłe raczej, żeby zmieścić się w czasie, który organizator zaproponował, czyli w ciągu tych 20 minut. Pierwszy punkt, świadek. Przypomnijmy fakt, od którego zaczyna się spotkanie Józefa Mackiewicza ze zbrodnią katyńską. Będzie on bowiem nie tylko jednym z wielu spektakularnych wydarzeń nanizanych na nici jego biografii, ale doświadczeniem wyjątkowym i newralgicznym, które pozostanie w refleksji publicysty i jego pisarstwie i w ciągłej trosce i zabiegach o prawdę do końca życia. Wiele lat potem wyzna, że wizyta w Katyniu była i jest dla niego sprawą pierwszorzędnej wagi. Chciał widzieć siebie, choć miał na swoim koncie wiele innych spektakularnych epizodów XX wieku i niemało dokonań twórczych, przede wszystkim jako świadka i badacza zbrodni katyńskiej. A wszystko zaczęło się od spotkania oko w oko z dołami śmierci pod Smoleńskiem podczas ekshumacji zwłok polskich oficerów wiosną 1943 roku,
Kiedy to Niemcy odkryli ciała pomordowanych i chcieli wykorzystać tę kwestię we własnych celach propagandowych w toczącej się wojnie przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Zaproszenie do Józefa Mackiewicza na pewno nie było wysłane przypadkowo. Choć w czasie okupacji niemieckiej nie zajmował się on żadną działalnością publiczną, Niemcy z pewnością mieli wiedzę na temat jego wcześniejszych aktywności. A warto tu zasygnalizować, że autor Buntu Roistów był już szeroko znany jako dziennikarz i publicysta, a zwłaszcza reportażysta zajmujący się głównie sprawami ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Doceniono zwłaszcza jego znajomość tutejszych realiów, narodowościowej, wyznaniowej i politycznej mozaiki terenu, a także kompetencje w zakresie języka i komunikacji z autochtonami. Mackiewicz, a wiemy to coraz lepiej i pełniej, także za sprawą niedawno opublikowanych nowych tomów jego ogromnej publicystyki międzywojennej, wydawnictwo londyńskie, wydawnictwo Kontra, pracuje pełną parą, jak Państwo pewnie się orientują, od 2015 ukazało się prawie 10 tomów i publicystyki tej zupełnie zapomnianej i z wileńskiego słowa i korespondencji Mackiewicza dosłownie niedawno wyszły kolejne dwa tomy. Więc jak wiemy z tej publicystyki między innymi niedawno wydanej, opublikowanej po raz pierwszy w takiej zbiorowej postaci, był w niemal każdym zakątku tych ziem i widział bardzo dużo. Miał przy tym nie tylko dar obserwacji, ale także żyłkę śledczego i badacza poszukującego prawdy o zjawiskach poprzez konfrontację różnych relacji i dokumentów, czy porównywanie stanowisk i racji. Poza tym znany był już zalet swojego pióra, które poza walorami stricte dziennikarskimi oznaczało się niewątpliwym talentem literackim. O tym wszystkim wiedzieli Niemcy zapraszający Mackiewicza do delegacji odwiedzającej groby katyńskie i redaktorzy Gońca Codziennego anonsujący wywiad z nim charakterystycznymi słowami o autorze. Wszystkie frazy tego tytułu czy tego anonsu są ważne. Znany literat i dziennikarz wileński. Na początku była więc wizyta nad dołami śmierci, a następnie świadectwo Mackiewicza opublikowane w wywiadzie pod wiele mówiącym tytułem „Widziałem na własne oczy”. Fraza ta symptomatyczna dla naocznych świadków wydarzeń powtórzona zostaje jeszcze raz na samym początku rozmowy, jakby dla potwierdzenia oczywistego faktu obecności pisarza przy ekshumacji. Cytuję. Pierwsze pytanie jest najtrudniejsze i dlatego wypada trochę bezprzedmiotowo. Więc był pan tam? Oczywiście wiedzieliśmy, że był. Tak jest. Widziałem na własne oczy. Podkreślam te słowa, tak jak podkreślali je w innych zapewne celach redaktorzy wywiadu, ponieważ Józef Mackiewicz będzie odtąd właściwie jedynym polskim pisarzem, który nie tylko widział na własne oczy, ale także głęboko przeżył i zapamiętał bezpośrednie spotkanie z namacalnymi dowodami zbrodni. Odtąd stanie się człowiekiem do śmierci żyjącym tą sprawą. O ile drugi bohater naszej dzisiejszej konferencji, Stanisław Swianiewicz, był w końcu kwietnia 1940 roku ostatnim z tych, którzy widzieli polskich oficerów przy życiu. O tyle Mackiewicz to jeden z pierwszych, którzy 3 lata później widzieli na własne oczy, co z tych ludzi zostało po bestialskiej zbrodni. Obydwaj świadkowie tworzą więc symboliczną ramę czasową świadectwa Katynia, jakby stali po dwóch stronach tej długo niewyjaśnionej, a potem przez lata zakłamywanej śmierci. Świetnie organizatorzy to uwydatnili w plakacie do dzisiejszej konferencji, tak, ramę właśnie tych świadectw Stanisława Swianiewicza i Józefa Mackiewicza. Punkt drugi, dokumentalista i badacz. Rola Józefa Mackiewicza nie zakończyła się jednak na funkcji świadka ekshumacji grobów w Katyniu. Niewątpliwie fakt ten miał natomiast wpływ na zlecenie mu w Biurze Studiów II Korpusu w Rzymie w 1945 i 1946 roku opracowanie polskich materiałów dotyczących tej zbrodni. Tak powstał opublikowany po raz pierwszy z przedmową generała Władysława Andersa w 1948 roku, a następnie z pewnymi zmianami wznawiany jeszcze kilkanaście razy tom Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. I choć jako redaktor w
figuruje w niej w następnych wydaniach Zdzisław Stal, gro prac przy książce, zarówno jeśli chodzi o pomieszczone w niej rozważania, jak i redakcję i kompozycję całości, wykonał Józef Mackiewicz. Tam w Rzymie w 1945 i 1946 roku stał się on już nie tylko świadkiem, ale jednym z pierwszych dokumentalistów i badaczy sprawy Katynia. Punkt trzeci, pisarz. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów to kompendium wiedzy ściśle faktograficzne. Stanowi bowiem zbiór relacji i świadectw dokumentujących zbrodnie. Wypełnia je w całości narracja historyczna i faktograficzna, inkrustowana fragmentami konkretnych materiałów archiwalnych. Mackiewicz, myśląc głównie o czytelniku obcojęzycznym, chciał także napisać książkę inną, w której, nie rezygnując z dokumentarnego wywodu, uzupełni go narracją i beletryzacją o zacięciu wyraźnie literackim. Myślę, że wynikało to bezpośrednio ze sposobu, w jaki oglądał rzeczywistość już od wielu lat, czego ślady mamy w jego reportażach z dwudziestolecia. Są one bardzo często nie tylko relacjami sprawozdawczymi z konkretnych zdarzeń, ale skomponowanymi i literacko napisanymi obrazami tych wydarzeń. O specyficznym odbiorze rzeczywistości wspomniał też autor już na samym początku cytowanego tu przeze mnie wywiadu z Gońca Codziennego. Na pytanie o wrażenia z pobytu nad grobami pisarz wyraźnie się żachnął, wskazując, że trudno określić takiego doświadczenie, ponieważ było ono w istocie głębokim przeżyciem całej tej historii. A zaraz potem dodał, że nie tyle chodzi mu o powtarzanie znanych już faktów, ile o przekazanie obrazów, jakie pozostały po tym pobycie w jego wyraźnie pisarskiej wyobraźni. Otóż ten egzystencjalno-obrazowy odbiór rzeczywistości nie mógł być oddany w książce ściśle dokumentarnej. Pojawił się natomiast z dużą mocą najpierw we wskazanym wywiadzie, następnie w reportażu Dymy nad Katyniem, drukowanym w Lwowie i Wilnie z 1947 roku, a następnie z niewielkimi zmianami w książce najlepiej znanej z jej przekładu angielskiego zatytułowanej The Cuttingwood Murders, 1951 rok. Wcześniej było jeszcze wydanie niemieckie w Zurichu i potem wiele wydań w wielu językach europejskich, nie tylko europejskich. Książka, która właściwie otworzyła Zachodowi świat na Katyń i była pierwszą taką autorską monografią tego zagadnienia. Oczywiście później przyszło wiele prac znanych Państwu na pewno i historyków i innych na ten temat, dużo bardziej lepiej udokumentowanych, ale to był ten pierwszy impuls właśnie koniec lat 40., początek lat 50. ubiegłego wieku. Warto wspomnieć w kontekście dwóch bohaterów naszego dzisiejszego spotkania, że Stanisław Swaniewicz podkreślał w swojej opinii o tej książce, właśnie o książce Mackiewicza, poza walorami związanymi z autentycznym świadectwem autora, jej literacki charakter. Żeby to zilustrować, ograniczę się tu ze względu na ramy czasowe tylko do jednego cytatu. Mam jedno z ostatnich wydań książki o Mackiewicza o Katyniu. Jej tytuł jest Sprawa mordu katyńskiego i podtytuł ta książka była pierwsza, właśnie wydana też niespełna kilka lat temu. To wydanie akurat z nową okładką ukazało się właśnie w londyńskim wydawnictwie Kontra. Jeden dosłownie fragmencik, nie wymaga jakiś on później szerszego komentarza. Plan sytuacyjny jest taki. Na zachód do Smoleńska prowadzi linia kolejowa w kierunku Witebska przez stację Gniezdowo. Mniej więcej równolegle biegnie szosa. Do tej stacji przywożeni byli jeńcy polscy w roku 40 na wiosnę. To nie ulega już żadnej wątpliwości i przez nikogo nie jest kwestionowane. W Gniezdowie ich wyładowywano. Szosa biegnie dalej przez Katyń. Z Gniezdowa do Katynia około 4 kilometrów. Po bokach wilgotne laski, wyręby, na których wyrosły już pojedyncze brzuski, olszyna. Wzrok mija je obojętnie, ślizgając się po niektórych badylach, gałęziach, strzelistych prętach jakichś krzaków. I tylko myśl, pobudzana wyobraźnią, kołuje po tej szosie do wtóru obracających się opon. Tędy jechali ci ludzie. Raptowne zahamowanie przed bramą i druty kolczaste przecinają pasmo wyobraźni. Wszystko naraz staje się realne.
żandarm z blachą na piersi, deszczyk, który wciąż kropi, ociekające sosny, ptaszek, który słusznie o tej porze domaga się wiosny, tin, 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 a ponad tym wszystkim straszliwy, dławiący odór trupi. Takim powietrzem nie oddaje żaden las na świecie i chciałoby się nagle krzyknąć: Boże, co oni zrobili z naszej przyrody? Koniec cytatu. Nie trzeba wyostrzonego słuchu, aby dostrzec w tych fragmentach pierwszej próby pisarza i zauważyć nie tylko informacyjny, ale także emocjonalno-obrazowy charakter tekstu. Mamy tu w istocie do czynienia z najlepszą literaturą faktu, w której aspekty informacyjno-powiadamiające przenikają się płynnie z elementami języka artystycznego. Połączenie narracji obrazowej z narracją faktograficzną i historyczną oraz dokumentami stanie się znakiem rozpoznawczym poetyki późniejszych wielkich powieści pisarza, którą nazwałem przy innej okazji realizmem dokumentarnym. Innymi słowy, Mackiewicz był nie tylko świadkiem i badaczem sprawy Katynia, ale zostawił po sobie także jeden z najbardziej wstrząsających opisów literackich tej zbrodni, w którym historia jest nie tylko zaświadczana czy zbadana, ale także doświadczona i przeżyta. Na ten sam aspekt zwrócił uwagę zresztą sam autor kontry w głośnej polemice z Włodzimierzem Odojewskim dotyczącej nieścisłej relacji tego ostatniego o Katyniu zawartej w jego powieści. To właśnie w tej polemice padły często powtarzane słowa Mackiewicza, że, cytuję, jedynie prawda jest ciekawa i ich mniej znane rozwinięcie, cytuję, ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej bogata i wielostronna i barwna niż wykoncypowane jej przeróbki. Dlaczego w takim razie słyszałem nie ograniczyć się do samego dokumentu? Po co stosować formę powieściową na przydatek? Mnie się zdaje, że po to, aby oddać właśnie tej prawdy całość. Bo jakże w innej formie przedstawić nie tylko rzeczy, ale wyrazić stronę duchową, geist, emocjonalną minionych zdarzeń, która bywa nie tylko drugą połową prawdy dokumentarnej, ale czasem nawet ważniejszą. Tego nie zastąpi najbardziej nawet precyzyjny, ale suchy zestaw faktów. Koniec cytatu. Można bez trudu przeczytać te słowa jako wyjaśnienie motywacji napisania przez Mackiewicza autorskiej monografii o Katyniu, choć nie była ona jeszcze fabułą sensu stricto. W istocie jednak jest to komentarz do całej jego twórczości, począwszy od publicystyki międzywojennej, a na wielkich kończywszy. I ostatni punkt, wieloletni strażnik prawdy katyńskiej. Myliłby się jednak ktoś, kto by sądził, że rola Józefa Mackiewicza kończy się na byciu świadkiem ekshumacji zwłok polskich oficerów w Katyniu, a także na dokumentowaniu, badaniu i literackim opisie zbrodni. Autor Buntu Roistów w całym okresie powojennym, aż do śmierci w roku 1985, był stałym obserwatorem problematyki katyńskiej. Zabierał też często głos w sprawie nowych dokumentów na ten temat, a zwłaszcza wtedy, gdy pojawiały się kolejne próby intryg i zafałszowań historii, zarówno ze strony sowieckiej, jak i podatnej na jej propagandę części świata Zachodu. Świetnym dossier tej funkcji pisarza jest jego korespondencja z przyjacielem jeszcze z czasów wileńskich, a następnie wieloletnim szefem Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, Pawłem Jankowskim, opublikowana w 2017 roku. To jest jeden z tych tomów właśnie opublikowanych w ostatnim pięcioleciu z rewelacyjną naprawdę, z rewelacyjnym materiałem takim i historycznym, i dokumentującym właśnie całą sprawę katyńską i walkę o prawdę. Obydwaj korespondenci traktowali zbrodnię katyńską jako swoisty papierek lakmusowy. Po pierwsze sytuacji na Zachodzie, czyli albo zwarcia antykomunistycznych szeregów, albo tak zwanego odprężenia, a więc w istocie polityki prosowieckiej. Po drugie odwagi cywilnej i uczciwości ludzkiej wobec niekwestionowanych faktów historycznych. Rola Mackiewicza w tym duecie to ciągłe pełnienie funkcji świadka i eksperta sprawy, a także permanentna aktywność publicystyczna,
z wysyłaniem na temat Katynia not, listów do redakcji, artykułów w wielu językach. Z korespondencji dowiadujemy się też wiele o kulisach oraz przebiegu działań Komisji Kongresu Amerykańskiego dotyczącej Katynia lata 1951-1952, przed którą Mackiewicz zeznawał jako świadek i rzeczoznawca, a także o wielu innych jego działaniach i publikacjach na ten temat. Wśród tych wielu aktywności Józefa Mackiewicza jako świadka, badacza i dokumentalisty, autora przejmujących obrazów literackich z miejsca zbrodni, a także strażnika prawdy o zbrodni katyńskiej, warto na koniec odnotować w kontekście dwóch bohaterów naszej dzisiejszej konferencji, że cenił on bardzo książkę Stanisława Swianiewicza W cieniu Katynia. W 1978 roku autor Kontry tak pisał w liście do jury Nagrody Londyńskich Wiadomości, uzasadniając swój wybór najlepszej książki wydanej na emigracji w roku 1976. Cytuję. Jest to niewątpliwie najwybitniejsze, najbardziej frapujące z tego, co się na tle mordu katyńskiego napisało dotychczas. Książka nie ma ambicji literackich i może dlatego jest z większym talentem napisana niż wiele innych. Przez tę prostotę narracji i jej naturalność, jasność opisu przeistacza się czasem w wielki epos naszych czasów, który przykuwa z większą ciekawością niż najciekawsza powieść. Koniec cytatu. Tylko słowo komentarza, dygresji na sam koniec. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, jak Mackiewicz, mimo że czasami jego wizerunek robi się taki jakiś niezłomny fanatyk, no po prostu sam jeden i tak dalej, jak on był też czuły naprawdę na talent i prawdę wyrażoną przez kogoś innego. Byle ten ktoś miał charakter i jak najbardziej miał charakter, miał odwagę być wierny swojej wewnętrznej prawdzie, rozpoznanej oczywiście przy użyciu pewnych obiektywnych narzędzi. Także to nawiązanie do Swianiewicza i docenienie w nim właśnie nieliterackiego sposobu narracji, podczas gdy jego atutę Mackiewicza jest w dużej mierze literatura, wyraża tą całą też empatię pisarza wobec innych twórców i innych myślicieli, którzy mieli odwagę mieć własne zdanie i być niezależni, nawet jeśli się absolutnie z nimi nie zgadzał. Zresztą bardzo ciekawe jest też nawiązanie Mackiewicza w tym, co Państwu tutaj czytałem o Katyniu, z tym ptaszkiem do relacji z 40 roku Swianiewicza, gdzie też się pojawia ten ptaszek. To tym można by napisać osobny tekst. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję panu profesorowi za interesujący referat. I teraz zapraszam panią docent dr Halinę Turkiewicz z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Temat referatu: Droga donikąd w kontekście literatury małych ojczyzn. Szanowni Państwo, twórczość Józefa Mackiewicza jest podatna na omawianie w różnych kontekstach, chociaż czasem i dość często nawet przeważa kontekst polityczny. Jako że ten może bardziej jest zadaniem dla historyków, zdecydowałam się umieścić wybraną powieść Mackiewicza w kontekście literatury małych ojczyzn, czyli, mówiąc tak bardziej tradycyjnie, w kontekście literatury pogranicza, jak wolą niektórzy, albo nawet w kontekście literatury kresowej, jak jeszcze inni wolą, tak? Bo ten termin jest szeroko rozpowszechniony w literaturoznawstwie polskim i zwłaszcza w takim jego odgałęzieniu emigracyjnym, chociaż teraz już ten podział w ogóle nie istnieje. Literatura polska jest oczywiście jedna. Tak, no pomijam tutaj oczywiście kontekst taki biograficzny. Myślę, że to jest najłatwiej odnaleźć w różnych materiałach. No i jakby od razu chcę przystąpić do meritum sprawy. Otóż jeżeli chodzi o tę powieść, którą wybrałam tutaj, tak, do omówienia, no to ona powstawała fragmentarycznie, można powiedzieć, jeszcze nawet w dwudziestoleciu międzywojennym, bo kiedy właśnie Mackiewicz zamieszkał w Czarnym Borze.
Tak, no i ona też powstawała między innymi nie bez związku, to jest zrozumiałe, chyba z publicystyką tego pisarza. To zresztą w tej powieści bardzo dobrze jest widoczne. Tak, więc natomiast jeżeli chodzi o wydanie książkowe, przypominam dla może tych mniej wtajemniczonych, wydanie książkowe ukazało się już w roku 1955, wtedy kiedy już Józef Mackiewicz był na emigracji. Tak, czyli właściwie równolegle prawie z powieścią Czesława Milosza Dolina Is. Tak, powstały takie dwa znaczące utwory. No i tutaj, co jest ciekawe, dlaczego ta powieść, a nie inna, bo to jest tak, jak ja czasem studentom mówię, taka nasza właśnie powieść, bo akcja tej powieści rozgrywa się w Czarnym Borze, tak z jednej strony, no i też często bohaterowie przenoszą się do Wilna, czyli naprawdę taka nasza, bardzo nasza powieść. No i tutaj miejscowość Czarny Bór, jak wszyscy dobrze wiemy, położona jest na skraju Puszczy Rudnickiej. Zresztą nie musimy tutaj nawet jakby tak zgadywać, bo Mackiewicz jest takim pisarzem, który rzetelnie informuje o tym, gdzie rozgrywa się akcja powieści, używa takich różnych nazw topograficznych, więc tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. No tak dla orientacji zacytuję może nieduży fragmencik, chociaż wiadomo, trzeba ten czas oszczędzać. Tak, cytuję. Puszcza zwana Rudnicką od miejscowości Rudniki, położonej w jej środku, leżała 20 km na południe od miasta. Stanowiła jedną z resztówek niekończących się ongiś lasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. W niej polowali wielcy książęta, a po zjednoczeniu Litwy i Polski królowie obydwu narodów. Carowie Wszechrosji nie raczyli do niej zaglądać, obrawszy sobie za rewir do polowania bardziej słynną Puszczę Białowieską, gdzie do dziś dnia żyją żubry. Tak, gdyż w Rudnickiej wyginęły one już na przełomie XVIII i XIX wieków. Ale ostatniego niedźwiedzia zabito w niej na początku XX, gdzieś przed rokiem 1914. Od tej fatalnej daty począwszy, kraj przechodzi z rąk do rąk 15 razy podczas licznych wojen. Koniec cytatu. Już ten nieduży fragment wskazuje na osobliwość stylu pisarza, na preferowanie przez niego realistycznej techniki opisu oraz zamiłowanie do szczegółu, co było między innymi zauważone i zaakceptowane przez Czesława Milosza, gdyż jest to bliskie również naszemu nobliście. Gdyby takie opisy dominowały, powieść z łatwością wpisywałaby się do klasycznego już niemal dzisiaj nurtu literatury małych ojczyzn. Tego nurtu, który wiedzie swój rodowód co najmniej od mickiewiczowskiego pana Tadeusza, a którego kontynuatorami byli między innymi tacy pisarze jak Władysław Syrokomla, Eliza Orzeszkowa, z dwudziestowiecznych Czesław Milosz, Tadeusz Konwicki, Zbigniew Żakiewicz, no i może z tych młodszych pisarzy Anna Bolecka, Aleksander Jurewicz, Paweł Hiulle i oczywiście inny. Ta lista się nie wyczerpuje. No a teraz wracając do Mackiewicza i kontynuując jakby czytanie też częściowo tej powieści, tak jeszcze nieduży fragmencik zacytuję. Gdy Hitler ze Stalinem podzielili wschodnią Europę, był to początek tego nowego okresu, o którym nikt na świecie nie wiedział przedtem. W co się wyrodzi? Wszystko, kraj i ludzie. Gdy zostaną opanowani przez współczesny bolszewizm. Koniec cytatu. Otóż powieść Mackiewicza zdecydowanie odbiega od charakterystycznych dla literatury małych ojczyzn toposów. Przynosi ona bez wątpienia obraz ojczyzny, wilczyzny, ale jakże inny od tego, do czego nas przyzwyczaili no, właśnie Mickiewicz, Milosz, Konwicki i tak dalej.
Jako że akcja powieści Mackiewicza rozgrywa się w latach 1940-1941, ukazuje ona głównie to, mówiąc słowami samego pisarza z tej powieści, w co się wyrodzi, w co się wyradza, tak parafrazując, kraj i ludzie. I daje oczywiście ponury obraz rzeczywistości, tak niedawno mieniącej się jeszcze różnymi barwami. Jest to powieść jakby ojczyźnie, tak, ale powieść no, tak jakby trochę ojczyźnie na opak. Na poetykę powieści, poetykę konkretu, wpłynęła bez wątpienia okoliczność, o której tutaj zresztą już była mowa właśnie w poprzednim referacie, że była ona pisana piórem publicysty, reportera, który jest zazwyczaj wierny szczegółowi, który fakty przedkłada nad fikcję, który korzysta też często nie tylko z autentycznych nazw topograficznych, ale także niezmyślonych imion własnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o, powiedzmy, personalia funkcjonariuszy radzieckich, który też wprowadza do swojej powieści niemało elementów autobiograficznych. U genezy powieści leży więc dziennikarska praca Mackiewicza. Do utworu zostały między innymi włączone niektóre opowiadania i wspomnienia zamieszczane wcześniej w prasie. Podobnie jak w swojej publicystyce, tak i w powieści, pisarz nie omieszka zaakcentować, że jego ojczyzna reprezentuje obszar niejednorodny etnicznie. Tak, cytuję. Były to ziemie nie tylko litewskie, białoruskie i polskie jednocześnie, zjednoczone w przeszłości i pokłócone współcześnie. Zamieszkiwali je też Żydzi, Rosjanie. Na tych ziemiach zwycięzcy w wojnach tatarskich wielcy książęta osadzali przed wiekami jeńców, dając im grunty i przywileje. Dlatego wśród sosen północnych zdarzało się spotykać jeszcze minarety z półksiężycem, między innymi w stołecznych Ongiś-Trokach pod Potrójnym Jeziorem. Zasiedli krymscy Karaimi, wyznający pięcioksiąg mojżeszowy, ale odrzucający Talmud. Kościoły katolickie budowano tutaj przeważnie w stylu włoskiego baroku, rzadziej w gotyku. Cerkwie prawosławne w niezmiennie kopulastym bizantyjskim stylu. Z czasów reformacji zostało trochę wyznawców Kalwina, mniej Lutra. Ale opisywać szczegółowo ludzi tego kraju byłoby równie długo, jak wymieniać wszystkie jego rośliny, zwierzęta, rzeki, jeziora, które z dużej wysokości dostępne dziś samolotowi wydają się być podobne kałużom, ostałym po wielkim deszczu. Tu dodać może by jeszcze wypadało, że niebo nad krajem jest przeważnie chmurne. Koniec cytatu. Pasusy, jak powyższy, wpisują powieść rzeczywiście do tradycji literatury regionalnej, nawet tak można powiedzieć. Takich chmur jak nad Wilnem nie ma w żadnym kraju, pisał kiedyś Witold Hulewicz. Obraz miasta pod chmurami kształtował często wyobraźnię regionalistów międzywojennego Wilna. Użyczał też inspiracji katastrofistom. Mackiewicz odtwarza jednak atmosferę kraju, nad którym nie tylko, mówiąc jego słowami, niebo jest przeważnie chmurne. Atmosferę kraju, nad którym ciąży już atmosfera zniewolenia, a to jest stokroć gorsze. Akcja powieści rozpoczyna się w sierpniu 1940 roku, kiedy przynależność Litwy do Związku Radzieckiego jest już przesądzona. Zasadniczym tematem utworu jest analiza postaw poszczególnych bohaterów i całej społeczności lokalnej wobec narzuconej ideologii komunistycznej. Mówiąc językiem Milosza, Mackiewicz przygląda się niejako procesowi niewolenia umysłu ludzkiego. Czyni to jednak inaczej niż noblista, bo ukazuje to zjawisko nie za pośrednictwem abstrakcyjnego dyskursu filozoficznego, lecz sięgając po gatunek tradycyjnej powieści, wywodzącej się jeszcze z tradycji XIX-wiecznej.
Prawda, jej fabuła jest czasem rozrzedzana przez dłuższe dialogi bohaterów, przybierające czasem charakter dyskusji politycznych, co stanowi już cechę bardziej charakterystyczną dla prozy XX wieku, takie właśnie przebijanie, przerywanie fabuły przez takie dłuższe dyskursy. Paweł, główny bohater powieści, niedawno jeszcze dziennikarz, więc mamy te tutaj elementy, właśnie jak powiedziałam, autobiograficzne, mieszka z żoną na skraju Puszczy Rudnickiej. Śledząc za losami tego małżeństwa oraz ich sąsiadów, przyjaciół, czytelnik poznaje, bądź przypomina może też nawet ze swoich doświadczeń, mnóstwo realiów obyczajowo-politycznych. Paweł jest człowiekiem krytycznym, ma nieufne spojrzenie na ówczesną rzeczywistość społeczno-polityczną. On nie ma najmniejszych złudzeń co do istoty dokonujących się przemian. Z niepokojem śledzi zachowanie swoich przyjaciół i znajomych, którzy w większości wypadków próbują przystosować się do różnych absurdalnych często rozporządzeń nowej komunistycznej władzy. Imionami głównych bohaterów opatrzone są tytuły poszczególnych części powieści. Są to Karol, Tadeusz, Weronika, bohaterka wątku romansowego. No bo jakaż to powieść bez wątku romansowego. Obserwując tych i innych bohaterów, poznajemy różne ówczesne postawy wobec rzeczywistości totalitarnej. Karol reprezentuje pierwotnie tych, którzy próbują się nie poddać indoktrynacji. Razem z Pawłem pracuje jako drwal. Jednakże nie każdemu dane są takie cechy jak wytrwałość i samozaparcie Pawła. Szukając mniej uciążliwej pracy, lepszego zarobku może także większego poczucia bezpieczeństwa, Karol zostaje wkrótce nauczycielem, później zaś obejmuje nawet katedrę leninizmu i stalinizmu. Konrad, inny przyjaciel Pawła, rezygnuje z adwokatury na rzecz nauczania fizyki. No bo wiadomo, prawo w tej nowej rzeczywistości nie ma właściwie zastosowania. No ale tak, będąc fizykiem, tak na wszelki wypadek, też jednak wertuje słownik, który jest pomocny w opanowaniu leksyki komunistycznej. Powyższe metamorfozy dotykają w powieści przedstawicieli różnych warstw społecznych. Jedni zaczynają wierzyć w rzekome dobrodziejstwa ustroju, innym chodzi o przetrwanie po prostu, jeszcze inni poczuli nawet raptem jakąś swoją ważność, swoją wyższość. No na przykład z szofera można przekształcić się w agitatora, można jakby awansować. Przeważającą większość stanowią ci, którzy po prostu, jeżeli zastosować tutaj termin miloszowskiego zniewolonego umysłu, uprawiają ketman, czyli po prostu udają, że przyjęli nową wiarę. Bo tak jest spokojniej, tak jest wygodniej, tak bardziej się opłaca. Paweł zadaje często pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie pozwalają się zniewolić? Dlaczego nie stawiają oporu? Rzecznikiem stawiania oporu jest w powieści Tadeusz Zakrzewski, bohater części drugiej. Kończy jednak tragicznie. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie nie stawiają oporu. Na to pytanie odpowiada sama rzeczywistość, nasycona atmosferą strachu, niepewności jutra. Ludzie słyszą o wywózkach, o donosach, donosicielach, są tego świadkami bądź uczestnikami. I mają się więc różnych sposobów, czasem też niegodnych człowieka, żeby zapobiec tej zgrozie. Panikę sieją wszechobecni i niemal wszechwiedzący funkcjonariusze NKWD. Społeczność ogarnia swego rodzaju paraliż psychiczny. Należałoby jednak odnotować, tak moim zdaniem, taki pozytywny fakt, że w powieści Mackiewicza
Podobnie jak w pisarstwie innych pisarzy emigracyjnych, już mówiłam, że ten dzisiaj podział jest jakby tak nieaktualny dzisiaj, ale kiedyś był bardzo ważny. A więc także w prozie Mackiewicza, w twórczości na przykład Józefa Czapskiego, czy też w prozie Gustawa Herlinga Grudzińskiego, niechęć do sowieckich funkcjonariuszy nie jest przenoszona na całą Rosję i wszystkich Rosjan. Wręcz odwrotnie. W usta osoby duchownej Serafima, archimandryty Serafima, autor wklada refleksję, która nie sprowadza wszystkich Rosjan do wspólnego mianownika. Nie każdego da się przyporządkować słynnej formule homo sovieticus. Byli w przeszłości, są i na pewno będą zawsze ludzie, którzy w taki czy inny sposób walczyli i walczą o wolność. A że droga żmudna i daleka, no to już zupełnie inna sprawa. Tak, cytuję, tutaj znowu nieduży cytat na ten temat. Naród, mówi Serafim do Pawła, to nie język. Naród to jego dusza, to jego tęsknoty, jego pieśni, jego literatura. Naród kształtuje się pod wpływem wychowania. Naród rosyjski, który dziś znamy, ukształtował się ostatecznie dopiero w wieku XIX. Pan zna rosyjską literaturę, prawda? Klasyczna literatura rosyjska to Gogol, Tolstoj, Dostojewski, Turgieniew, Czechow, Szczedryn. Wszystko duch sprzeciwu, niezadowolenia, szukania prawdy, rozcinania włosa, duch wątpliwości ludzkiej. Chyba tylko jedna na 100 książek literackich wydawanych w Rosji nie stawała po stronie uciśnionych i prześladowanych. Nie krytykowała stanu istniejącego. To tak było oczywiście. A dziś? Dziś nie ma takiej, która by nie deptała właśnie uciśnionych i nie wychwalała uprzywilejowanych. Nie klaniała się stanowi panującemu. Koniec cytatu. W finale powieści niebezpieczeństwo deportacji zagraża też Pawłowi, któremu udawało się, jak wiemy, jakiś czas lawirować. Nowej władzy niestety nie wystarcza po prostu czyjeś milczenie. Nowa władza żąda współpracy, oczekuje współpracy. Dobry dziennikarz bardzo byłby przydatny w szerzeniu indoktrynacji. Nie mogąc tego zaakceptować, Paweł jest zmuszony ratować się ucieczką, wyruszyć w drogę, która nie ma na początku określonego celu, a nawet przekształca się w bezdroże, prawda, bo na jego drodze trzęsawisko, bagno. Ale w tym konkretnym wypadku jest to jedyna właściwa nadzieja. Tytuł Droga donikąd, jak zauważył Włodzimierz Bolecki, poza kierunkiem ucieczki Pawła na końcu utworu, jest metaforą życia też w państwie sowieckim, w państwie komunizmu. Sam narrator rozważa w powieści o symbolice drogi. Tu już nie będę cytowała, tylko powiem, że droga w tych rozważaniach już takich, powiedzmy, dyskursywnych Mackiewicza, droga oczywiście nierozerwalnie jest połączona z wolnością, prawda? Bo dlatego ta nowa władza ogranicza drogi, dlatego nowa władza boi się w ogóle wyjazdów zagranicznych, że powiedzmy, no drogi zawsze prowadzą, takie drogi prowadzą do wolności. No nie mówiąc już o tym, że ta nowa władza no boi się zwłaszcza drogi prowadzącej do Boga. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Chrystus, który jest przecież, jak wiadomo, wyrzucony za burtę w państwie socjalistycznym, jak i wszelkie wartości, wszelkie odczucia metafizyczne. No tam pamiętamy, jest taki nawet epizod, ten cud w Popiszkach, prawda, to, który się zupełnie nie mieści, prawda, w państwie socjalistycznym, więc tyle tam wprowadza zamętu, strachu, niepokoju i tak dalej. No, czyli ja tutaj jeszcze miałam co nieco powiedzieć, miałam też jakby dowodzić, że jak w poprzednim referacie było, że przede wszystkim Mackiewicz jest nie tylko publicystą, ale też i
oczywiście no, pisarzem bardzo wysokiej rangi. W tej powieści Droga donikąd na przykład można nawet odnaleźć jakieś takie reperkusje, reminiscencje z prozą Reymonta, co zresztą nie przynosi oczywiście ujmy pisarzowi, no ale niech to tak będzie otwarte. Oczywiście to jest jakby taki temat do dalszych naszych rozmów, rozważań już w innych może kontekstach. Dziękuję za uwagę, bo nie chcę przedłużać czasu. Tak, dziękuję również za ten referat. Ja przepraszam, że musiałam tutaj jakoś zainterweniować, ale rzeczywiście może nawet podczas dyskusji, niekoniecznie przy innej okazji. Następny referat poproszę pan Leonardas Wilkas. Aktualność twórczości Józefa Mackiewicza dla rozumienia najnowszej historii i teraźniejszości. Z ciekawością wysłuchamy słowa tłumacza. O niezwykłej wartości dorobku pisarskiego Józefa Mackiewicza moim zdaniem wyraźnie świadczy fakt, że przekłady jego powieści, które ukazały się na Litwie, a dotychczas ukazały się trzy książki, Droga donikąd w 2009 roku oraz Nie trzeba głośno mówić i prawda w oczy nie kole w 2015 roku. Więc te książki w jednych księgarniach umieszczano w dziale literatury pięknej, a w innych w dziale historii. I rzeczywiście jest to zarówno literatura realistyczna najwyższej próby, jak i cenne świadectwo najbardziej dramatycznych wydarzeń, jakie zaszły w XX wieku i których świadkiem był pisarz. Jak wiadomo, droga Józefa Mackiewicza do literatury prowadziła przez dziennikarstwo, gdyż przed wojną pracował w redagowanym przez jego brata Stanisława Cata Mackiewicza dzienniku wileńskim Słowo. I większość jego teksty reporterskie i publicystyczne później weszły w większość jego późniejszych powieści. Jak wiadomo, Józef Mackiewicz był wrogiem komunizmu oraz nacjonalizmu. Czyli był konsekwentnym antykomunistą i antynacjonalistą, co nawet dzisiaj jest dosyć rzadkim połączeniem. I często uważa się, że nacjonalizm, silna świadomość narodowa i tak dalej to dobre antidotum na oddziaływanie komunizmu. I Mackiewicz właśnie udowadnia, że tak nie jest, że jest raczej ślepym narzędziem, którym posługują się komuniści, aby mogły zniewalać każdy naród, a podczas gdy nacjonaliści po prostu sąsiednich narodów zajmują się wykluczaniem się między sobą. Józef Mackiewicz był
zwolennikiem i orędownikiem idei krajowej, która często jest określana jako piękna, ale taka romantyczna, marzycielska i nierealna, wręcz utopijna. Natomiast, jak sam Józef Mackiewicz pisze w Prawdę w oczy niekole, że tej nazwy krajowości używa wyłącznie z braku lepszej, a natomiast jego przekonanie do tej idei wypływa z najzimniejszego rozsądku politycznego i przedstawia swoją koncepcję następująco. Jest to pomysł utworzenia pomiędzy dwoma wrogimi dla nas blokami, niemieckim i rosyjskim, takich organizacji państwowych albo takiego organizmu państwowego, który by mógł prowadzić wojnę na dwa fronty, to znaczy obronić narody zamieszkałe pomiędzy Rosją i Niemcami nie tylko przed każdym z tych wrogów pojedynczo, ale nawet w wypadku zaatakowania nas, to znaczy narody zamieszkałe jak wyżej, jednocześnie z zachodu i wschodu. Koniec cytaty. Dalej Józef Mackiewicz stwierdza, że sytuacja Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego nie zmieniła się w wieku XX i w głównych zarysach pozostała taką samą jak w wieku XIV. I zauważa, że dopóki narodami nie dysponowały ich nacjonalizmy, a ich książęta, mógł Witold z Jagiellą zapoczątkować mocarstwo tak silne, że odpierające zakusy agresywne jednocześnie ze wschodu i zachodu. Z chwilą, gdy organizm Rzeczpospolitej rozdrobnił się z pojęcia obojga narodów na pojęcia Polaków, Białorusinów, Ukraińców i Litwinów, zamieszkałych wszystkich pomiędzy Niemcami i Rosją, wspólny, niezmieniony los tych narodów zmusza nas do utworzenia takiego porozumienia, takiego układu, do takiej decyzji, która by zastąpiła łatwą kiedyś decyzję książąt, trudną dziś decyzją narodów obarczonych skomplikowaną machiną narodowościowo-wyznaniowo-gospodarczych aspiracji, koniec cytatu. I patrząc z dzisiejszej perspektywy, możemy powiedzieć, że tutaj Józef Mackiewicz przedstawił zarys programu, o którym mówi się dziś zarówno w Polsce, jak i na Litwie, czyli programu Międzymorza. I słusznie zauważył, że taka koncepcja była nie tylko korzystna dla wszystkich trzech zainteresowanych narodowości, Białorusinów, Polaków i Litwinów, ale po prostu jedyną, która im gwarantować może byt niezależny na tych terenach. I dziś zarówno na Litwie, jak i w Polsce, w realiach państwa pod wielu względami ułomnego, niezdolnego do pozbycia się wszystkich naleciałości wieloletniej sowieckiej niewoli, przedwojenne, wolne kraje dla wielu wciąż pozostają punktem odniesienia niejako i niemal ideałem do podążania. A poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego skończyło się tak fatalnie, skoro było tak dobrze, zazwyczaj kończą się na obarczaniu winą innych, tylko
nie siebie. Tymczasem niechęć do szargania tego, co w tamtych czasach wydawało się być niewzruszonymi świętościami, a co przez długie lata sowieckiej niewoli niejako dodatkowo zakonserwowało się w pamięci zbiorowej, zawsze będzie grozić przeszkodą w budowaniu trwałego i nierozłącznego sojuszu, z której tak samo jak ongiś nie mieszka skorzystać Bolszewie, dziś oficjalnie mianująca się nazwą Federacja Rosyjska. Mackiewicz zgodnie z prawdą szargał tymi wątpliwymi narodowymi świętościami, narażając się obu zwaśnionym stronom. Moim zdaniem powikłanie polsko-litewskie Józef Mackiewicz bardzo trafnie ujął w powojennym tekście o pewnej ostatniej próbie i o zastrzelonym Bujnickim. A mianowicie z jednej strony rodzące się nacjonalizmy dawnych wspólników Rzeczpospolitej, ukraiński, litewski, białoruski, wzór do swego odrodzenia w cudzysłowie narodowego zapożyczyły ślepo zarówno z programu, jak metod i haseł polskiego nacjonalizmu drugiej połowy XIX wieku. Przy tym, jak to się często zdarza, upodobali sobie jego aspekty najbardziej skrajne i paterny najbardziej szowinistyczne. Do pewnego stopnia mieli więc słuszność endecy, zarzucając federalistom różnego autoramentu. Zwalczacie program endecji polskiej, a nie dostrzegacie jeszcze gorszych endeków wśród Litwinów i Białorusinów. Tak, i w Litwie, i na Białorusi wyrodzili się szowiniści, czasem wielokrotnie przerastający swoich mistrzów. Z drugiej strony federaliści, do których Józef Mackiewicz zaliczał między innymi także Piłsudskiego, w mniejszym lub większym stopniu wychodzili z założenia polskiej racji stanu, polskiego interesu państwowego jako nadrzędnego, a Litwie i Białorusi udzielały jedynie, nieraz trzeba to przyznać, nawet bardzo dużych korzyści i przywilejów, ale drugiego, niesuwerennego stopnia. Nie było więc mowy o powtórzeniu Unii równego z równym, mimo częstego powtarzania tych słów. Poza tym z wielu tych koncepcji wyłaziła nieszczerość, chwyt, taktyka polityczna, maskowana konspiracja, jak w wypadku POW, i wreszcie frazeologię za naszą i waszą, która zamiast pociągnąć Litwinów, Białorusinów, rozbudzała ich nieufność. Złamanie traktatu Suwalskiego i Żeligowskiada były największym błędem, który zaciążył na losach tej rzeczy Europy Wschodniej. A stworzona przez Piłsudskiego Litwa Środkowa, której wszyscy reprezentanci przysłowie Litwa dowcipnie przymykali jedno oko, była niewątpliwie szopką wysoce szkodliwą. W ten sposób doszło do tego, że ideę jagiellońską potraktowali nacjonaliści litewscy jako formę najgorszej zdrady, a Piłsudskiego za wroga numer jeden. Słowo Unia stało się słowem niebezpiecznym na terenie Kowna i kto je propagował, mógł wylądować lacno w Sołgumie okrutnej dla Polaków litewskiej policji politycznej. Ci z Litwinów, którzy chcieli jeszcze rozmawiać, powiadali w końcu: dajcie nam pogadać z rzetelnymi endekami, bo tych genta Lituanów nacione polonus
Mam już podziurki od nosa. Koniec cytaty. A więc nacjonaliści narodów dawnej Rzeczypospolitej zatoczyli błędne koło, do którego przełamanie niezbędne jest krytyczne spojrzenie na postawy własnego narodu, co w przypadku nacjonalistów jest dosyć trudne. Oczywiście litewskim nacjonalistom bardzo spodoba się surowa ocena przez Józefa Mackiewicza akcji Żeligowskiego i zajęcie Wilna, ale trudno im będzie połknąć inne, a niemniej słuszne jego stwierdzenie, że takiej Litwie, jaka wówczas była, czyli monoetnicznej, stawiającej głównie na kwestię językową, Wilna nie można było oddawać. Ówczesną sytuację na przededniu już okupacji świetnie obrazują słowa damy starej daty, cioci Pawci, głównej bohaterki noweli Józefa Mackiewicza Fapo Ciotki Pawci, skierowane ku krewnym zajmującym stanowiska w różnych państwach urządzonych według nowoczesnego nacjonalizmu. Od głupi. Zamiast gadać, nie wiedzieć co, zebraliby się wszyscy razem, wszystkie narody, przestaliby się kłócić o byle głupstwo, pogodziliby się, zjednoczyli i znieśliby tą bolszewicką zarazę ze świata. Ale rozumu nie mają. I dalej, wprawda, w oczy Niekole Józef Mackiewicz nadmienia taką bardzo przykrą uwagę, że o polityce litewskiej w Wilnie już w 1939 i na początku 1940 roku, że była nade wszystko głupia, nieraz bezdennie głupia, oddawała jednak zarazem czymś dziwnie wstrętnym, czymś niesłychanie obniżającym poziom stron walczących, obniżającym aż do upodlenia. Największym jednak złem, zgodnie z doświadczeniem, był komunizm. I pisząc o tym, co, na czym to zło polegało, Mackiewicz pisze: charakterystyczne jest uzasadnienie, które się słyszało często od prostych ludzi, niebiegłych w definicjach społeczno-politycznych, na pytanie, czemu nienawidzą ustroju komunistycznego. Ech, nudno żyć. To określenie obejmowało nie tylko nudę w dosłownym znaczeniu, ale i nudę biedy, nudę strachu, nudę braku perspektyw, nudę jednostajności, beznadziejności życia niewartego życia. Mackiewicz też porównuje dwa najgorsze totalitaryzmy, hitlerowski i sowiecki. I stwierdza, że następująco, który był krwawszy i pociągnął za sobą więcej ofiar, można wykazać dopiero cytując cyfry statystyczne. Natomiast żadnej statystyki
nie wymaga stwierdzenia faktu, że bardziej totalitarnym był i jest ustrój komunistyczny. Aktualność, o aktualności publicystyki Józefa Mackiewicza świadczy między innymi fakt, że w 2010 roku ukazał się przekład zwycięstwa prowokacji w języku angielskim, które ukazało się w 2010 roku, i w którym profesor Jeremy Black pisze: koniec zimnej wojny jakby dodał nieco wiarygodności promotorom współistnienia. Po upadku władzy komunistycznej oni mogli wydać się przenikliwy. Mackiewicz umarł zbyt wcześnie, aby mógł zobaczyć powrót wolności do Europy Wschodniej. Ale warto się zastanowić, czy to jego opis komunizmu jako zniekształcenie rzeczywistości i tyranii oraz wezwanie do czujności nie wydawałoby się przenikliwe, gdyby ten niespodziewany upadek nie nastąpił. No właśnie, Józef Mackiewicz w zwycięstwie prowokacji opisał mało wspomniane fakty i taktyki komunizmu, takie jak operacje Trust, takie jak nowej ekonomicznej polityki, czyli napowy towarzyszące narodowy komunizm, tak zwana nadzdemszczyna, kiedy to właśnie walczono z białymi, z rosyjską kontrrewolucją, z białymi, a promowano właśnie narody nierosyjskie, aby nie sprzeciwiały się. Następnie opisał prowokację, jak on to określił, trest numer dwa, kiedy cała opozycja do Sowietów sprowadzała się do obrony praw człowieka, a wykluczało jakiekolwiek wystąpienie zbrojne przeciwko Sowietom. No i niestety umarł za wcześnie i nie zobaczył kolejnej wielkiej prowokacji pod nazwą Pierestrojka. Widzę, że już nie mam czasu, więc dziękuję. Dziękujemy panu za ciekawe, interesujące przedstawienie tematu. A następny uczestnik naszego spotkania połączy się z nami zdalnie, pan Adam Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej. Pan Adam Chlebowicz, jest połączenie, więc bardzo prosimy pana. Tytuł referatu, jeżeli się nie mylę: Córka Józefa Mackiewicza i Dalia Żylowska, działalność w Wilnie i na Wileńszczyźnie i jej związki z ojcem. Proszę. Państwo
sztuczki. Przepraszamy bardzo, ze względu na problemy techniczne prosimy, żeby referat pana dyrektora Adama Chlebowicza odczytał w jego zastępstwie dr Mateusz Marek. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam. Mam zaszczyt przedstawić referat pana dyrektora Adama Chlebowicza, dyrektora Biura Edukacji Narodowej. Córka Józefa Mackiewicza i Dalia Żyłowska, działalność w Wilnie i na Wileńszczyźnie oraz jej związki z ojcem. Idalia Żyłowska przyszła na świat 5 czerwca 1931 roku w Wilnie. Jej rodzice Wanda Żyłowska i Józef Mackiewicz spotkali się przed wojną w redakcji Wileńskiego Słowa. Ona była korektorką, on reportażystą. Nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego, nie mogli. Mackiewicz, wtedy uzdolniony reportażysta sprowadzonego przez jego starszego brata, znanego w całej Polsce konserwatywnego pisma, miał żonę Antoninę Kopańską. Ślub został zawarty jeszcze w 1924 roku. Oboje małżonkowie byli bardzo młodzi. Choć ona starsza od niego o 2 lata, z tego związku narodziła się córka Halina. Małżeństwo jednak nie trwało długo, podobnie jak związek Józefa z matką Idalii. Dopiero poznanie Barbary Toporskiej, również z redakcji Słowa, zmieniło trwale Mackiewicza, przynajmniej w relacjach damsko-męskich. Toporska i Mackiewicz nie mieli dzieci. Gdy Barbara Toporska z własnych oszczędności kupiła drewniany dom w podwileńskim Czarnym Borze, Idalia spędziła w nim w okresie przedwojennym wakacje. Nigdy w tym okresie nie spotkała się ze swoją przyrodnią siostrą Haliną. O jej istnieniu dowiedziała się dopiero w 1966 roku. To w tym domu w okresie kolejnych okupacji powstawała droga donikąd. Stąd Józef wyjeżdżał do pracy jako woźnica lub drwal. Idalia już po wojnie, po ukończeniu studiów w Wileńskim Uniwersytecie, długie dziesiątki lat wykładała chemię w czarnoborskiej szkole polsko-litewsko-rosyjskiej. Mieszkała w Wilnie, skąd dojeżdżała do pracy. Częściowo, według słów byłych uczniów, mieszkała w Czarnym Borze. Matka Idalii zmarła w czasie wojny w 1942 roku. Taka data jest umieszczona na jej nagrobku na cmentarzu Rossa w Wilnie. Według relacji Zdzisława Siemaszki, Toporska chciała wówczas zaadoptować osieroconą dziewczynkę, jednak jej ciotka Leonia Żyłowska nie wyraziła na to zgody. Od początku poznania musiała istnieć pozornie niezrozumiała więź pomiędzy Barbarą i Idalią. Józef wraz z Barbarą opuścili Wilno przed nadciągającą Armią Czerwoną w 1944 roku, a następnie znalazł się na emigracji, najpierw we Włoszech, potem w Wielkiej Brytanii, a od 1955 roku w Monachium, gdzie zmarł w 1985. Idalią zajmowała się wtedy, gdy ją było na to stać, wspomniana już wcześniej ciotka ze strony mamy, Leonia Żyłowska, a potem dr Aniela Sielska, pedagog. Z tą ostatnią miała bliski kontakt w latach 48-52, gdy Żyłowska mieszkała w domu dziecka na Antokolu w Wilnie. W 53 roku uzyskała maturę w szkole numer 5 w Wilnie. Idalia tak charakteryzowała jednego z pedagogów tej szkoły. Najbardziej lubiłam nauczycielkę matematyki, Kazimierę Likszankę.
za to, że dbała o każdego ucznia i walczyła o polskość. Kazimiera Likszanka była żołnierzem Wojska Polskiego, pełniącą służbę łącznościową i wartowniczą w okresie wojny polsko-bolszewickiej. W okresie II wojny prowadziła w Wilnie tajne nauczanie. W 1946 roku została usunięta ze stanowiska dyrektora szkoły średniej nr 5 w Wilnie za wartę przy grobie marszałka Piłsudskiego i jego matki na cmentarzu Rossa, którą wystawili uczniowie tej szkoły. Bliskie relacje pomiędzy nauczycielką a uczennicą wspomina koleżanka z klasy Krystyna Pytlewiczówna. Pani Likszanka wyjątkowo ciepło odnosiła się do Idalki. Zapewne znała jej warunki materialne, wiedziała, że żyje w skrajnym ubóstwie ze starą, niezdarną ciotką. Podarowała jej swoje solidne, skórzane, sznurowane buciki. Oglądaliśmy jej z nabożeństwem na nogach naszej koleżanki. Imponowało nam, że nosiła je poprzednio nasza surowa matematyczka. W trakcie nauki w 1951 roku Idalia z kilkoma koleżankami założyły kółko patriotyczne. Pierwszą naszą działalnością była zbiórka w Zakrecie i na Belmoncie i jeszcze gdzieś. Ułożyliśmy statut, program działania. Główne działania to studiowanie historii Polski i dysputy polityczne. W tym celu urządzaliśmy nocne zebrania w zimie u Ali Polonisówny i u Ilki Nowosywiczowny na nartach. Jesienią u Halki Choroszewskiej. Pracowaliśmy do 4 rano, potem nie było gdzie spać. Wiosną i latem robiliśmy długie wycieczki za miasto w celach krajoznawczych, na przykład do Złowa z noclegiem na stacji na Podbrodziu. Wydeptaliśmy wtedy cały rejon wileński. Największym naszym wyczynem było nocne zasadzenie brakujących z prawej strony sosenek koło płyty Piłsudskiego. Bałyśmy się bardzo, godzina 24, ciągle oświetlały nas mijające auta. Ach, jakie to było naiwne. Nazajutrz stróż z naszej... Nazajutrz stróż te nasze sosenki wyrwał. I bliska koleżanka, także z grupy konspiracyjnej, Halina Choroszewska, tak ją charakteryzowała. Ida jest geniuszem, nie dla wszystkich. Swą indywidualność wyróżnia się z otoczenia, odczuwa swą odrębność i uważa, że żadne nici wzajemnego zrozumienia nie mogą związać ją z otoczeniem. Uważa, że widzi ona więcej niż inni, a także inaczej niż inni. W tej charakterystyce dostrzec można zbieżność charakteru córki z ojcem Józefem Mackiewiczem. Według Tadeusza Zajkowskiego kółko patriotyczne z czasem rozszerzało się także o skład od część męską. Z tego względu, że miałem na ówczesnym przedmieściu trakt Batorego dom, to często odbywały się u mnie zajęcia terenowe, Belmont, Puszkarnia. Najczęściej raz w tygodniu zbiórki nocne i dzienne były systematyczne w pomieszczeniach domowych i na łonie przyrody. Były organizowane wycieczki, imprezy okolicznościowe, spotkania, referaty, dyskusje. Celem tych działań była walka z reżimem komunistycznym, ze zniewoleniem społeczeństwa, z którego wyzbywano świadomości narodowej i historycznej religii, tradycji i obyczajów. Grupa konspiracyjna działała do 1956 roku, kiedy po śmierci Stalina i ujawnieniu części zbrodni komunistycznej jej członkowie uznali, że dalsza działalność nie jest konieczna. Według Zajkowskiego konspiracja ta miała także piony bezpieczeństwa, organizacji, wywiadu, działań specjalnych, spraw wojskowych. Wszyscy członkowie organizacji mieli za zadanie tworzenie piątek konspiracyjnych. Każdego miesiąca zbierane były składki pieniężne na cele organizacyjne. Grupa wznowiła działalność w 1973 roku. Najpewniej stwierdzono, że w ówczesnych warunkach politycznych dalsza praca konspiracyjna po 16 latach przerwy ma sens. W rozszerzonym składzie działała do 1988 roku, kiedy powstało legalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie. Po studiach Żółowska podjęła pracę w polsko-rosyjsko-litewskiej szkole w Czarnymborze, gdzie do 1944 roku często bywała w domu Barbary Toporskiej i Józefa Mackiewicza. Koleżanka z jednej szkoły, gdzie razem pracowały, nauczycielka historii Alina Izabela Worotyńska, wspomina. Idalka nie afiszowała się, że jest córką słynnego pisarza i że w tym domu jako dziecko częstokroć bywała. Dlaczego była w tym tak tajemnicza? Przyczyna zrozumiała. Idalia odczuwała, że jest śledzona,
a już na pewno telefon miała na podsłuchu. Jej uczennica Alina Lasota stwierdza, że Żyłowska była bardzo wymagającą nauczycielką i nigdy nie słyszeliśmy ani z ust samej nauczycielki, czy od innych ludzi z Czarnego Boru, że jest córką znakomitego pisarza polskiego. Pani Idalia nigdy tym się nie afiszowała. W pamięci wielu uczniów szkoły pozostała jako rzetelna, oddana swoim obowiązkom nauczycielka. Wymieniona powyżej Worotyńska dodaje, była bardzo zasadnicza, powiedziałabym twarda w swych poglądach. Dużo dyskutowaliśmy o różnych sprawach życiowych, jej opowiadań o Wilnie przedwojennym mogłam słuchać bez końca. Nieraz po lekcjach w szkole jechałyśmy do Wilna na kawę do Astorii. Bywałam też częstym gościem w jej mieszkaniu na Karolinkach, aż do czasu, kiedy wyrósł jej syn i ożenił się. Idalka wzięła na wychowanie chłopca z tamtego domu dziecka, gdzie przez 4 lata była sama oraz gdzie pracowała doktor Sielska. Tym wychowankiem był Alwydas Wysnauskas, urodzony w 1963 roku. Chłopca adoptowała latem 1969 roku. Idalia Żyłowska wiele poświęciła dla przybranego syna. Kiedy kilkanaście lat później ożenił się on z Rosjanką, synowa nie miała dobrych relacji z przybraną matką swego męża. Żyli przez kilka lat razem w niedużym mieszkaniu. Łatwo dochodziło do konfliktów. Od kiedy było to możliwe, czyli od 1966 roku, korespondowała z Barbarą Toporską. Pewnie tak było bezpieczniej z uwagi na sowiecką cenzurę, że nie pisała bezpośrednio z ojcem. Wydaje się, że dawne nić sympatii pomiędzy Barbarą i Idalią dały w tym wypadku o sobie znać. O bliskich emocjonalnych zwięziach obu pań świadczy fakt, że pisarka zadedykowała Idali swoją powieść, wydaną w Paryżu w 1966 roku o tytule Siostry. W Archiwum i Muzeum Polskim w Rapperswilu w zbiorach po Mackiewiczach zachowała się korespondencja Idali Żyłowskiej do Barbary Toporskiej z lat 66-85. Są to aż 103 listy i kartki pocztowe oraz 31 kartek pocztowych od przybranego syna Żyłowskiej z okresu 78-84. Postać Żyłowskiej często pojawia się w korespondencjach obojga Mackiewiczów, prowadzonej z innymi członkami ich najbliższej rodziny. Z dość bogatej, zachowanej korespondencji częstokroć przebija się nostalgia i smutek za dawnymi latami. 11 marca 1972 roku Żyłowska pisała do Mackiewiczów. Myślami jestem wciąż z wami, uczuciem tym żywszym, zapewne, że podsycanym przez własne osamotnienie. Idalia w swoich listach do Monachium pisała o codzienności, o swym niełatwym życiu, choć nigdy się nie skarżyła. Była mocno samokrytyczna wobec siebie. Żyłowska w nagłówkach listów i kartek pocztowych zawsze zwracała się do Toporskiej per pani Mackiewiczowa. Choć sami cierpieli ogromną biedę w Bawarii, wspomagali córkę Józefa materialnie na tyle, na ile mogli. Do Wilna z Monachium przychodziły paczki z ubraniami, niekiedy przesyłki z pieniędzmi. 7 grudnia 1968 roku, 4 dni po śmierci ciotki Leonii, Idalia pisała do Barbary. Ciocia zawsze mnie poganiała do tych listów. Zawsze po przeczytaniu listu od pani powtarzała z głębokim przeświadczeniem, że ta pani Barbara to rzetelny, to bardzo porządny człowiek, to miła osoba. Zdawało mi się też, że kogo oprócz mnie może obchodzić niedołężna, oderwana całkowicie od świata, zdziwaczała staruszka. Teraz, gdy jej nie ma, czuję, że muszę spłacić ten dług wobec niej i wobec pani, choć jest to tak samo niemożliwe, jak spłacenie całej masy innych długów. W 1985 roku po śmierci Józefa Mackiewicza w Monachium Toporska pisała do Żyłowskiej. Paput, Józef Mackiewicz, umarł 31 stycznia w czwartek. Tyle tygodni przecierpiał strasznie, mniej lub bardziej przytomny. Moja głowa, która dotychczas służyła mi dobrze, zdradza niepokojące objawy amnezji. A przez pewien czas chciałabym z niej robić użytek przy porządkowaniu spadku, to znaczy papierów, korespondencji, niedokończonych rękopisów. W odpowiedzi Żyłowska snuła plan, że może w tej nowej sytuacji Toporska przyjedzie do Wilna, odwiedzi ją i miasto swojej młodości. Nie wiedziała, że Barbarę trzyma
przy życiu jedynie chęć uporządkowania spuścizny zmarłego męża i przekazanie jej w bezpieczne miejsce dla potomnych. Chorująca od prawie 30 lat na nowotwór Barbara Toporska zmarła 4,5 miesiące po swoim mężu. Sama Idalia Żyłowska prowadziła bogatą korespondencję także z innymi osobami. Można w niej odnaleźć sporo informacji o samej autorce listów. 5 grudnia 1964 roku pisała do siostry swojego ojca, Seweryny Orłosiowej, matki Kazimierza Orłosia i babki Macieja Orłosia, mieszkającej w Warszawie. Droga pani, wybaczy mi, że będę używała raczej tego zwrotu, bo po prostu nie lubię tych rodzinnych tytułów. Niestety w przeciwieństwie do usposobienia pani nie jestem rodzinna. Nie lubię też domu, ni obowiązków wobec krewnych, z tymi od strony matki, zerwałam podobnie jak Halina, przyrodnia siostra. Co do mnie, to powszechnie jestem uważana za oryginał gorszego gatunku. Wśród bliskiej rodziny uważano mnie za inną i widziano nie wiadomo skąd, posiadającą różne wady. Dzieciństwo moje to była wojna i choroba matki, śmierci i pogrzeby bliskich. Matka moja pochowana jest na Rossie w Wilnie. Skończyłam Uniwersytet Wileński, pracuję obecnie w średniej szkole, wykładam chemię. Lubię bardzo tę pracę i to jest moją radością w życiu. Lubię dzieci i dorastającą młodzież. Jestem wychowawczynią 11 klasy. Z tego listu wynika, że Idalia przed wojną miała także kontakt z córką swego wuja Stanisława Cata Mackiewicza, Barbarą Rzepecką. Znała także jej syna Ryszarda. Publikowała także swoje teksty na łamach prasy polskiej, a potem w Republice Litewskiej, o Teatrze Polskim w czasie okupacji, a także anonimowo w prasie emigracyjnej, gdzie w 1990 roku w londyńskim Dzienniku Polskim ukazał się jej tekst napisany w 1969 roku, a podpisany inicjałami IŻ, zatytułowany Czarnoborska Arkadia Mackiewiczów. Pozostawiła po sobie pamiętniki w części dostępne w Izbie Pamięci Gimnazjum im. Joachima Lelewela. Zmarła w Wilnie 20 kwietnia 1998 roku. Pochowana jest na cmentarzu w Sołtaniszkach obok swojej ciotki Leonii Żyłowicz. Na grobie widnieje napis Idalia Żyłowska 1931-1998, córka Wandy Żyłowskiej i pisarza Józefa Mackiewicza. Nagrobek został w ostatnich latach odnowiony po części z funduszy rodziny Orłosiów, po części ze zbiórki publicznej zebranej wśród dawnych uczniów Żyłowskich. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy panu za odczytanie, przypomnę, referatu pana dyrektora Adama Chlebowicza. I w tej części obrad, ostatni referat, docent dr Andrzej Pukszto z Katedry Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Temat Józef Mackiewicz i Stasis Lozoraidis w świetle korespondencji. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, ja tutaj naruszę tą tradycję i nie będę przemawiał z trybuny, dlatego że mam tutaj trochę do pokazania zdjęć. Znowuż te zdjęcia nie jakieś tam bardzo, żeby unikalne, ale trochę ten i referat będzie się różnił. Nawet to nie jest referat, bardziej taki wykład, króciutki wykład 20-minutowy o kontaktach Józefa Mackiewicza ze Stasisem Lozoraitisem. Proszę Państwa, ja śmiem twierdzić, że znajomość postaci Stasisa Lozoraitisa, jak i Józefa Mackiewicza w społeczeństwach Litwy i Polski jest różna. Dla Litwinów postać Stasisa Lozoraitisa, jak i całej rodziny, jest jakby no, taką rzeczą podstawową. W Polsce natomiast Lozoraitis no, jest chyba, śmiem twierdzić, znany dla
dla wąskiego grona badaczy Litwy międzywojennej i Litwy powojennej. Nie jestem osobą, daleko nie jestem osobą pierwszą, która zwraca uwagę na więzy rodzinne Józefa Mackiewicza z rodziną Lozoraitisów. Faktycznie wszyscy autorzy wielkich monografii o Józefie Mackiewiczu, wszyscy tą sprawę akcentują i tam jakby nie ma rzeczy niewyjaśnionych. Także tutaj ja nie przedstawiam żadnych rewelacji ani jakichś robię wielkich odkryć. Chciałbym też przywołać tutaj nazwisko znanej wileńskiej dziennikarki i publicystki Alwidy Rolskiej, albo Alwidy Bajor, dla większości Państwa znanej. Ona bardzo dużo pisała o tych związkach Józefa Mackiewicza i Lozoraitisów, zarówno w magazynie wileńskim, jak i w kurierze wileńskim. Także bardzo, bardzo dużo jeszcze przed 20 laty, przed 25 i na pewno pani Alwida Rolska przyczyniła się bardzo do popularyzacji i Józefa Mackiewicza i właśnie w tym kontekście, tych stosunków polsko-litewskich. Ja będę mówił o Stasisie Lozoraitisie seniorze, ale od razu zaznaczam, może dla osób trochę mniej wtajemniczonych, że jeszcze jest Stasis Lozoraitis junior i jest jeszcze drugi syn Stasisa Lozoraitisa, Kazisu Lozoraitis. Także tutaj, żeby jeśli ktoś będzie chciał to się wgłębić, to tutaj trzeba być czujnym, bo można w tych nazwiskach trochę się pogubić. No tutaj właśnie przedstawiam te dwa zdjęcia. Nie znalazłem takiego portretu, jestem trochę słaby w tej technice komputerowej, z tego samego okresu, bo oczywiście ja tutaj będę mówił o korespondencji z lat 50., 60., 70. I portret Józefa Mackiewicza jest właśnie z tego okresu. Natomiast Stasis Lozoraitis tutaj mi się trafił jeszcze w wieku, że tak powiem, w wieku jeszcze młodym, kiedy był ministrem spraw zagranicznych Republiki Litewskiej. I tutaj już się zatrzymam na tym zdjęciu Stasisa Lozoraitisa z małżonką, z panią Lozoraitinie, aczkolwiek, żeby być już zupełnie dokładnym, to przeczytam, jak przedstawia te więzy rodzinne Kazimierz Maciąg, właśnie ta książka, która tutaj dzięki uprzejmości wydawcy mamy możliwość dzisiaj otrzymać wszyscy bezpłatnie egzemplarz. W tej książce znam Maciąga, czyli sam jeden Józef Mackiewicz, pisarz i publicysta, Kazimierz Maciąg tak tłumaczy, że dla ukształtowania postawy przyszłego pisarza ważne były żywe kontakty z dwiema jego ciotkami, siostrami ojca Antoniego Mackiewicza, które wyszły za mąż za Litwinów. Stefania za Wincentasa Matulaitisa, jednego z twórców współczesnej tożsamości narodu litewskiego. W późniejszych latach ich zięciem był Stasis Lozoraitis, minister spraw zagranicznych Litwy w latach 1934-1939, po II wojnie światowej premier emigracyjnego rządu litewskiego, pisze Kazimierz Maciąg. I dalej profesor kontynuuje. Druga siostra Antoniego Mackiewicza, Wilhelmina, czyli druga ciotka Józefa Mackiewicza, wyszła za mąż za Stasisa Matulaitisa, lekarza i historyka, z przekonań socjaldemokraty, a potem bolszewika. Z rodziną Mackiewiczów spokrewniony był także błogosławiony Jerzy Matulewicz Matulaitis, biskup wileński w latach 1918
1925. I tutaj kończę w tym miejscu cytat profesora Kazimierza Maciąga. Czyli na zdjęciu jest siostra cioteczna Józefa Mackiewicza, Lozorajtynie Matulajtidie i Stasis Lozorajtis senior, no chyba można powiedzieć, że jest szwagrem Józefa Mackiewicza, bo jest mężem jego ciotecznej siostry. Tutaj przedstawia zdjęcie z międzywojennego Kowna, minister Lozorajtis i dwóch dorastających jego synów. Oczywiście, że i w okresie międzywojennym, i w okresie powojennym, i obecnie we wszystkich historiografiach, we wszystkich syntezach historii litewskiej dyplomacji, okresu międzywojennego, w historii emigracji litewskiej, oczywiście, że to jest jedna z kluczowych postaci. Także bez Stasisa Lozorajtisa, no jakby trudno jest wyobrazić historię międzywojennej i powojennej. Jeśli bardzo krótko, wyróżniał się z innych ministrów, że próbował, ale oczywiście nieskutecznie, próbował w okresie swego urzędowania dokonać chociażby jakiegoś niewielkiego otwarcia w stosunkach z II Rzeczpospolitą, z Rzeczpospolitą Polską. No niestety te próby były bezowocne, i aczkolwiek taka przyłknęła do niego łatka, że to był najbardziej propolski minister spraw zagranicznych w okresie międzywojennym, no w okresie międzywojennym, w okresie niezwykle ostrych i stosunków i wielkich nieprzyjaźni polsko-litewskich na różnych poziomach, również między Warszawą i Kownem. Te stosunki, jak wiemy, pozostawały ciągle złe. Ja tu tylko wybiegam do przodu i trochę odbiegam od tematu. Chciałbym jeszcze wszystkim przypomnieć o tych dwóch juniorach, o dwóch synach Lozorajtisa, to znaczy tutaj mamy portret Kazisa Lozorajtisa i mamy też ze studium telewizji litewskiej debatę prezydencką Algirdasa Brazauskasa i Stasisa Lozorajtisa, bowiem obaj uczestniczyli w pierwszych wyborach w 1992 roku. Jeśli tak mogę tutaj bardzo się streścić, ale wydaje mi się, że tutaj ważne ich przywołać chociaż dwoma zdaniami. No i oczywiście w Kownie na budynku rektoratu mego Uniwersytetu Witolda Wielkiego jest tablica, bo to jest były budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych z okresu Republiki Litewskiej. Tam jest tablica pamiątkowa dla syna i dla ojca, czyli dla Stasisa Lozorajtisa seniora i dla Stasisa Lozorajtisa juniora. No, nie mogę tutaj nie przywołać pokrótce Stanisława Cata Mackiewicza. W tym kontekście ostrości i złożoności stosunków polsko-litewskich, bo ten konflikt naprawdę był bardzo ogromny. On bardzo często też przechodził przez rodziny, albo jak mówił Vladas Drema, czyli Władysław Dremo, który tutaj pracował, Litwin, który tutaj pracował na Wydziale Sztuk Pięknych u Ruszczyca, mówił, że linia demarkacyjna przechodzi przez serce każdego z nas. On mówił tak, że ta linia demarkacyjna dla kogoś to jest linia w polu, ale dla wielu z nas to mówi linia, która przechodzi w środku każdego z nas, i ten konflikt polsko-litewski odczuwamy niezwykle boleśnie i niezwykle każdego dnia. Tutaj dwoma zdaniami chcę przypomnieć
o wizji polityki zagranicznej słowa. Bardzo ogromny temat i profesor Jacek Gzela na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wydał jeszcze chyba przed 15 laty taką opasłą monografię o polityce zagranicznej publicystów i kręgu osób wileńskiego słowa. Ja tylko króciutko powiem, że słowo opowiadało się za wskrzeszeniem Rzeczpospolitej w granicach 1772 roku i nie przewidywało państw narodowych. Także słowo mówiło, że stworzenie i rozwój osobnej Republiki Litewskiej no, nie miało i nie ma żadnego sensu. Mówiło, że Litwa wszystko jedno, no jedyny sposób tutaj na przetrwanie, co nie znaczy, że on się opowiadał przeciwko Litwinów. Mówił, że trzeba i w Wilnie dbać o litewską mniejszość i tak dalej, ale w kontekście państwa litewskiego mówił, że to zupełnie, że to małe państwo, tak się często podkreślał, nie ma żadnego znaczenia. Przypomnę też, co tutaj w ten kontekst się wpisuje, że Cat Mackiewicz właśnie dzięki powiązaniom ze Stasisem Lozoraitisem otrzymał wizę i w 1940 roku mógł przez Rygę i przez Stockholm opuścić już tutaj te tereny zajęte przez Armię Czerwoną. Także Lozoraitisowie no wrogo patrzyli na swego krewnego, tego Stanisława Mackiewicza, no i bardziej przychylnie patrzyli na Józefa Mackiewicza, który no, był już wówczas no inny od brata. Już tutaj nie będę wchodził w różnice ich poglądów politycznych. Moją taką intencję, wiem, że czas już tutaj goni, ja tutaj wypisałem, no co ja by, bo nie jestem historykiem literatury, nie jestem tłumaczem, patrzę tutaj oczyma historyka dyplomacji, politologa i wypisałem sobie, co ja tutaj, jakie intencje mam w przybliżeniu tych listów. Z tymi listami to też jest jakby osobna historia, dlatego że przed 15 laty na Litwę wróciło całe archiwum z Rzymu faktycznie całej rodziny Lozoraitisów. Nie będę tutaj już ich dzielił na trzy. Wróciło całe archiwum Lozoraitisów. Oczywiście to było bardzo, bardzo ogromne wydarzenie. I tutaj no, pozwolę na różne takie prywatne sprawy, ale muszę opowiedzieć, że w Kownie moja była studentka, a później doktorantka, pisała taką ogromną pracę doktorską o stosunkach polsko-litewskich na emigracji. Jej nazwisko jest Giedre Millerite Japertienie. Ona teraz jest kierowniczką działu w Muzeum Narodowym Litwy. I ta książka ukazała się, bardzo zresztą serdecznie wszystkim polecam, ukazała się i po litewsku na podstawie jej doktoratu i w Krakowie ukazała się też w Ośrodku Myśli Politycznej, ukazała się też po polsku. Przewspaniała książka, aczkolwiek znowuż tam te stosunki polsko-litewskie nie były dobre. Aż do za wyjątkiem Giedroycia Kultury i do końca lat 80. no nie dogadywano się. Ten ból o Wilno, ta wizja przynależności Wilna, no niestety różniła Litwinów, Polaków, czy to we Francji, czy to w Stanach Zjednoczonych. Były próby dialogu na takiej konferencji Santa Rashviesa, gdzie między innymi Waldas Adamkus uczestniczył, ale na ogół do pogodzenia się, że tak powiem, było bardzo, bardzo daleko. I właśnie w tym kontekście ja pragnę tutaj mówić o tych moich dwóch bohaterach. Że te lata 50., 60. to nadal te stosunki polsko-litewskie, no mówmy szczerze, są okropne.
Wracając do Gedle Milleryty Japertynie, ona właśnie tam znalazła w tym archiwum Lozoraitisa, Stasisa Lozoraitisa, seniora, znalazła 13 listów. 13 listów, nie wiem na ile to jest, nie ma to żadnej sensacji, gdzieś na pewno te listy tam też jeszcze są wspominane, jeszcze gdzieś są, figurują, ale wydaje mi się, że no to też taka piękna sprawa, że myśmy tutaj też w Wilnie mamy maszynopisy Józefa Mackiewicza. I ja sobie pozwolę tutaj kilka z nich zacytować. Jeszcze mam 5 minut jakiś, tak mam. Znaczy, proszę Państwa, co tutaj, jaka jest charakterystyka, co tutaj przemawia przez te listy? Ja wypisałem sobie takich 5 punktów. Przemawia pierwszy punkt antybolszewizm, antykomunizm oczywiście. Drugi punkt przemawia zdrada Zachodu wobec Polski i tych krajów uciemiężonych. Trzeci punkt, który tutaj się przebija, bo to lata 50., 60., krytyka przedstawicieli polskiej emigracji wobec Gomułki, bowiem część emigracji widziała w Gomułce, że to jest nowy przywódca, będzie zmieniał. Józef Mackiewicz mówił, że to jest bardzo ogromny błąd. Krytyka emigracji rosyjskiej, między innymi Sołżenicyna. Tutaj już pan Leonardas Wilkas to wspominał, on, bo Sołżenicy proponował ewolucję, nie proponował zbrojnej walki, tylko mówił, że to trzeba pomalutku, że Józef Mackiewicz mówił nic podobnego, że trzeba stawać do walki i to bardzo ostrej. Jest też krytyka Kościoła katolickiego. To jest osobny temat, ja tutaj nie będę też, że tak powiem, wchodził. Józef Mackiewicz uważał, znaczy to nie jest też żadną tajemnicą, że często krytykował Stolicę Apostolską wobec postaw, wobec Związku Sowieckiego, uważał, że Kościół katolicki musi być no niezwykle ostry i nie iść na żadne kompromisy. Ja sobie pozwolę na 2 urywki. Z pierwszego listu, który jest datowany z roku 1957, i drugi urywek jest już zupełnie niedaleko śmierci, to chyba tak 83 rok. Urywek z tego, to jest maszynopis, jeszcze tylko zwrócę uwagę, że bardzo różnie się z początku się zwraca Mackiewicz do Lozoraitisa jako wielce szanowny i drogi panie ministrze. Później to przerasta w szanowny i drogi panie, a później już kochany panie Stanisławie, drogi panie Stanisławie. Także wydaje mi się, że dwóch korespondentów bardzo się zbliżyło przez te lata korespondencji. Także pierwszy cytat jest taki, który no, pokazuje istotę tych działalności tych dwóch osób. Znaczy pisze Mackiewicz, tak cytuję, przyznam szczerze, iż byłem trochę zaskoczony. Osobiście bowiem jestem wielkim antynacjonalistą, a wiem, że jest pan zdania przeciwnego i obawiałem się, że jakkolwiek naturalnie oczywista jest dla pana gra komunistów, to jednak w nacjonalkomunizmie skłonny pan będzie dopatrzyć się jakichś okoliczności łagodzących w zestawieniu z międzynarodowym komunizmem, bo to, co się dzieje u nas, jest zupełną katastrofą. Oczywiście, że list z Monachium pisany. Emigracja polska jako potencjał polityczny przestała egzystować. Mnie się zdaje, że wśród emigracji rosyjskiej za zdrajcę uważany byłby każdy, który swojego czasu zabiegał u mocarstw zachodnich o pożyczkę dla Lenina. Wśród Polaków w tej chwili za zdrajcę uważany byłby ten, kto by nie popierał pożyczki dla Gomułki.
Ponieważ uważam bolszewizm za najgorsze zło, a nacjonalizm za rzecz ujemną, przeto dla mnie osobiście połączenie bolszewizmu z nacjonalizmem wydaje się szczególnie nieprzyjemne. Lecz oto cały naród polski pada plackiem przed byłym lapsem bolszewickim, agentem jeszcze w 1936 roku, wydanym z więzienia polskiego do Moskwy, a na tej Moskwy żądanie komunistą z krwi i kości, tylko dlatego, że zagrał na nacjonalistycznej nucie. Takoż zupełnie powariowali na tym tle Białorusini i Ukraińcy. Najbardziej zaprzedany komunista to u nich wciąż jeszcze wielki bohater narodowy, tylko dlatego, że Białorusin albo Ukrainiec. Na dorocznej konferencji tutejszego Instytutu do Spraw Sowieckich w lipcu bieżącego roku wystąpił Ukrainiec, który oświadczył, że komunizm jest tylko i wyłącznie przykrywką imperializmu rosyjskiego, a w rzeczywistości żadnego komunizmu i bolszewizmu nie ma. Jeżeli nie ma, nie ma z czym walczyć. Składajmy manatki i dajmy spokój. Także takie to, ta korespondencja właśnie osobistych spraw jest bardzo niedużo. I jeszcze poproszę dwie minuty. To jest jego już ostatni list. Może tych listów jest więcej. Ja mówię, co tutaj odnalezione zostało w Wilnie. Datowany 20 lipca 1983 roku, Monachium. Kochany panie Stasiu, co za pięknie ustalił pan zdrobnienie. Pozwalam sobie z niej korzystać. U nas też przeważnie źle. Jeżeli chodzi o mnie, to z najważniejszym dla każdego pisarza organem cielesnym oczy. Jakiż to może być pisarz, który nie może ani czytać, ani pisać, a tu akurat wypadło. Posłałem panu odgłosy prasowe o moich książkach, bo właśnie wyszły nowe wydania moich książek. Pierwsze po polsku w Londynie, druga po rosyjsku w Kanadzie, trzecia po niemiecku we Frankfurcie. Stąd i korespondencja trzykrotnie zwiększona. A u mnie katarakta. Teraz już trochę lepiej, więc skleić też odpowiedź na pański mogę list na maszynie. Jakoś. I jeszcze raz z pozdrowieniami ode mnie i Barbary. Bardzo nas martwi stan zdrowia i Wincuni, i pana, i bardzo szczerze, ale sami nie mamy się czym pochwalić. Ja bym naturalnie urządził to wszystko inaczej, naturalnie. Każdemu z nas po przeszło 250 lat. Komunistów bym przepędził, a za nimi papuczyków wszelkiego rodzaju. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za piękny list. Najlepsze pozdrowienie od nas obojga dla pani i Wincuni. Jak zawsze szczerze oddany Józio. Proszę państwa, tym akcentem pozwolę sobie kończyć i zachęcić państwa do śledzenia, do się wgłębiania w te. Na pewno będzie jakichś jeszcze nowych odkryć w tych związkach, w tych kontaktach między Józefem Mackiewiczem, Stasisem Lozorajtisem i całą rodzinę Lozorajtisów. Warto tym dwiem wielkim, bardzo wielkim postaciom ciągle się przyglądać i odkrywać je na nowo. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję za wygłoszenie tematu, referatu czy wykładu, jak pan zechce. I to było ostatnie wystąpienie w tej sesji, w tej sekcji, więc serdecznie dziękuję wszystkim autorom, wszystkim referentom. Myślę, że wszystkie wystąpienia rzuciły wiele światła na kwestie, które za długo były w cieniu. Na kwestie, które są dla nas wszystkich bardzo bliskie i bolesne, a także niestety takie, które mogą się też nadal aktualizować. I myślę, że te wystąpienia, których wysłuchaliśmy, nie tylko rzucają światło na pewien wycinek historii, ale też pomagają zrozumieć, przemyśleć, zrozumieć wiele też i współczesnych wydarzeń, wiele współczesnych kwestii. Proszę państwa, kończymy obrady w tej sekcji i tak jak mówiliśmy na początku,
Być może będą pytania do referentów, którzy już wystąpili. Niestety troszeczkę taki poślizg czasowy sprawia, że mamy bardzo mało czasu na te pytania, na dyskusję, ale oczywiście, jeżeli to są krótkie pytania, to zapraszam. Proszę się zgłosić. Referenci są obecni i będą mogli może jeszcze coś dodać czy wyjaśnić. Przede wszystkim nie zdążam, jak powiedziałam, już tam zaczęłam o tym mówić, że zaakcentować takie właśnie walory może bardziej literackie. Tak, twórczości Mackiewicza, no oczywiście tak bazując właśnie na tej drodze donikąd. Oczywiście, że pisarz jest nierówny, no to sprawa jest oczywista. Jak się czyta, to tam nawet w tych dobrych rzeczach, no oczywiście znajduje się takie pewne też imielizny. Czasem filologa mogą razić takie pewne dłużyzny, te takie publicystyczne, te takie dyskusje polityczne. No trochę czasem tego za dużo wydaje się. No i też ważna taka istotna sprawa to dla mnie zawsze ta, że Mackiewicz był taki właśnie bardzo otwarty, bardzo tolerancyjny i że on w ogóle był takim jakby no rzeczywiście kontynuatorem takiej bardzo ważnej tradycji, o której do dzisiaj mówimy, tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. No a ta tradycja jest bardzo, no, taka, to znaczy teraz taka tradycja mentalna, ogromna tradycja, no i po prostu warto w ogóle o tym pamiętać. No i warto nie zaprzepaszczać tego, bo my czasem, tak jakby zwłaszcza w tych nowych tutaj czasach, przy nowych wydarzeniach, to my czasem rzeczywiście tak jakoś burzliwie reagujemy, no i często jakby tak wylewamy dziecko z kąpielą, tak, także czasem robimy dużo błędów i jednak spojrzenie ludzi kultury, ludzi literatury jest trochę inne, tak, i warto się temu Mackiewiczowi właśnie przysłuchać, że jak już ja powiedziałam, on oddziela takie te pewne rzeczy, pewne bardzo istotne rzeczy, że jest bardzo taki właśnie tolerancyjny, bardzo taki właśnie otwarty na różne właśnie kultury. No i całe szczęście, że właśnie, że literaturę, że kulturę tworzą jednak artyści, twórcy, literaci, a nie politycy. Bo politycy często bardzo niestety no, pewne rzeczy nam psują. To tak na razie tyle w ogólnych zarysach. No, tyle chciałabym powiedzieć jeszcze. Dziękuję za pytanie, też za odpowiedź. Tak, proszę. Proszę Państwa, ja bardzo krótko chciałem tylko dorzucić dwie uwagi do wystąpienia pana profesora Andrzeja Pucko. Pierwsza rzecz jasna, no ciężko jest powiedzieć o wszystkim, zważywszy na ograniczenia czasowe, których wszyscy musimy się trzymać. Mianowicie, kiedy w każdym razie padło stwierdzenie o Józefie Mackiewiczu jako krytyku Kościoła katolickiego, myślę, że można by to określenie no, najoględniej mówiąc zawęzić do stwierdzenia, że to była krytyka stolicy apostolskiej pod rządami soborowych i podsoborowych papieży. To chyba oczywiste. To znaczy Jana XXIII i Pawła VI przede wszystkim, którzy porzucili antykomunizm, a w każdym razie porzucili to, co Kościół głosił ustami wielkiego papieża Piusa XI, encyklika Divini Redemptoris, no i jego następcy, wielkiego następcy Piusa XII. A druga uwaga, wydaje mi się, że w tym cytacie, który zechciałeś przytoczyć z pracy profesora Maciąga, tam się wkradła drobna usterka, mianowicie Łozorajtis dymisjonował w 1938 ze stanowiska, a w 1939, tragicznym zresztą dla Litwy, zarówno wtedy, kiedy Niemcy wymusili oddanie Kłajpedy, a następnie, kiedy Sowieci zażądali baz na terytorium krajów bałtyckich, w tym Litwy, ministrem był już Juzas Urbszys. To tak na marginesie. To takie uzupełnienie, zwłaszcza do wersji pisanej tego ciekawego referatu. Dziękuję bardzo.
komentarz. Może nie wyczerpała się, ale zróbmy na tym przerwę. I organizatorzy zapraszają teraz na krótką przerwę kawową. 15 minut. Tu jest na miejscu, więc zapraszamy tam do tamtego stołu, a po tych 15 minutach mój kolega, pan docent Andrzej Puksztof zaprosi na kolejną część obrad.